Czekaj, wychodzę ja ten. Nie pokazuję im tutaj tego, co tu się dzieje. Bo jak widzicie, chodzimy bez butów, tak jak w tym ciągniku, który żeście widzieli. Ale dzisiaj nie miał to pozmywać, Mateusz tylko trochę pozmywał. Jesteśmy na Koszęcinie, pracujemy tu już tydzień czasu. Chłopaki wam popadają, co robią na tych polach tutaj koszęcińskich. Ale ja chciałem się odnieść do naszej rolki, którą żeśmy ostatnio wrzucili, gdzie tygrys sprzątał ciągnik. Budziła bardzo różne refleksje. Jedni mówili, że super, drudzy mówili, że chyba kogoś pogrzało. Niektóre też komentarze były bardzo wulgarne, myślę, że można tak powiedzieć. Słuchajcie, życzę wam, żebyście mieli takich pracowników, jakich mamy my. Tam ludzie się śmiali z tygrysa, że sprząta w ciągniku. Ale mam do was takie pytanie. Czy jakbyście mieli kupić taki ciągnik, to wolelibyście kupić go od takiego tygrysa? Czy od takiego gościa, który nie dba, nie sprząta? Za chwilę pokażemy wam ciągnik, który ma 8000 motogodzin i chciałbym, żebyście się odnieśli w komentarzach, co sądzicie właśnie o zachowaniu czystości, żeby ciągnik, który ma 8000 motogodzin, wyglądał tak, jak wygląda. Aż mi głosu zaczyna brakować. Pamiętajcie. To, że ktoś dba o ciągnik, to wcale nie znaczy, że jest taki, 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 taki. Bo właśnie niektóre komentarze mówiły o tygrysie, że jaki to on jest tam nienormalny, bo sprząta w traktorze. Chodźcie teraz do ciągnika, pokażę wam ciągnik, który ma 8000 motogodzin. Patrzcie, wychodzimy prosto z przyczepy. Idziemy do Fenta. Wczoraj w nim robiłem czujnik kąta skrętu. Jest uszkodzony, GPS nie do końca widzi położenie kół. Zamówiliśmy już i dzisiaj ma być czujnik. Czujnik jest akurat z klasa montowany, ponieważ tu jest GPS założony S10 z klasa. Słuchajcie. Złote dajno kluczyki, bo kluczyków nie ma. Musimy wrócić po kluczyki. Cięcie. To był operator tego ciągnika. Też sprząta w ciągniku. Tak, nauczyłeś nas, mówisz, nas nauczył czystości. To zawsze było czysto. Chłopaki, tak jak wam wcześniej powiedziałem, chwalimy ich bardzo za to, ponieważ tutaj maszyna nie wyjeżdża, jak jest nieposprzątana, niewydmuchana, oleje niepozmieniane. Nawet widzicie, jak koła układają, jak skręcają kołami, to jest po to skręcone koło, żeby im wcześniej było dobrze sprawdzić olej. Bo teraz tylko sobie sięgacie i nie musicie się obrudzić. Zapraszam was, wejdźcie do traktora, który ma 8000 motogodzin. Dobra, zamykamy go. Podsumowując, życzę wszystkim gospodarzom, aby ich pracownicy dbali tak o maszyny jak nasi. A tak ogólnie powiem wam, że nie ma sensu pisać jakichś takich głupot typu, że tygrys, ty jesteś taki, bo sprzątasz, bo nie sprzątasz. Życzę wszystkim, żeby pracowali w takich maszynach, jakich chcą pracować. U nas akurat chcą chłopaki pracować w czystych maszynach. Ktoś tam pisał, że to jest tylko ciągnik. To nie jest tylko ciągnik, to jest miejsce, w którym spędzają bardzo dużo czasu i myślę, że fajnie spędzać czas po prostu w czystej kabinie. To tyle z tych sprzątań. Zabieramy się do pracy. Janusz już szykuje nam bakterie. Jedziemy z Rewitalem na ściernisko, ale mam dla was niespodziankę. Coś wam pokażę. Mówiłem wam, że skonstruujemy maszynę, która będzie siała poplon lepiej niż tylko tam trochę podwał. To chodźcie. No i co, złoty? Wcale to źle nie wyszło, co? No nie, no poświęciliśmy 2 dni nad tym. Może chyba trochę więcej jak 2 dni. Teraz wam pokażę, jaki to jest trochę składak. Zbiornik jest Horsha, partner HT. Przewody są, no to już tam są z jakiejś firmy, z Tubesa, przepraszam. Ale zobaczcie tu, widzicie tą jaskółkę na Horszu? Cruiser jest z Horsha, natomiast cały system tych mocowań i tak dalej. Tutaj musimy podziękować firmie Agromasz, która nam
pomogła ze zrobieniem tego systemu rozsiewu. Głowica jest... Tak, głowica z tyłu jest Agromaszu. Agromaszu, przednia jest z Missouri, ale najważniejsze się udało. Spójrzcie, tutaj są dwa zbiorniki. W jednym zbiorniku mamy jedną rolkę, która wysiewa nam drobno nasienne. Tutaj nie będę je wyciągał, ale jest to rolka drobniutka. Wysiewamy 11 kg na hektar drobnonasiennych nasion. Z drugiej strony mamy rolkę grubonasienną, w której wysiewamy 70 kg grubych roślin, takich jak groch, łubin, słonecznik tam też jest. I siejemy, powiem wam. I nawet to chyba złoty dobrze wychodzi, nie? No jeszcze nic, żadnych nie było jakby usterek, że się urwało. No tutaj akurat to konstrukcja była tego jakby mocowania dziadka, Jacka. Tak. Z tyłu też. No niby takie troszkę delikatne, ale dobre to ma jakby plusy, bo są drgania i powiedzmy, jakby był ciężki materiał, powiedzmy na tyle, ten ogon jakby co światło trzyma, no to chyba niestety by się urwało, ale to jest jednak delikatne i to tak fajnie. Tak, musimy jeszcze, Janusz, powiedzieć, że firma Kesmet nam pomagała też w tym stworzeniu tej maszyny. Powycinała nam parę blaszek i dzięki niej mogliśmy też to zrobić. No i co, myślę, że więcej pokażemy wam w polu, jak to pracuje. Fajne jest to, że dzisiaj mamy wtorek. Pierwsze siewy odbyły się w środę. W środę po południu tu przyjechałeś, nie? Tak, w środę. W środę po południu tutaj Janusz przyjechał i pierwszy popląd zaczyna wschodzić. Groch, łubin pojawiają się już pod wierzchem, natomiast facelia już jest pokiełkowana. Pokażemy wam, jak te poplony powschodziły, bądź nie powschodziły. Loteria. Tutaj mam jeszcze kamerę zamontowaną, bo tak ograniczona troszkę widoczność jest. Jakby tej części maszyny z kabiny za bardzo nie widać. Jedynie co z lusterek trochę. Ale troszkę przyznasz mi rację, Januszku, że pisałeś dramaty wcześniej, że się nie da, że się nic nie będzie. Ja nie powiedziałem, że się nie da. Ale no, tak trochę pisałeś dramaty? Znaczy, przedstawiałem taki czarny scenariusz, ale wiadomo, jak się kurzy, czy tutaj powiedzmy, jak będzie jakby trawa czy coś, no to wiadomo, się zapcha, to ja z kabiny nie będę tego widział, tak? Masz kamerę. Mam kamerę, no ale... Ale nie jest źle, co? No nie jest źle. Idziemy lać bakterie, też się szykujesz. No ja rozlewam bakterie, Janusz jedzie ten. Dzisiaj troszeczkę żeśmy się spóźnili z bakteriami. Już jest godzina 9. Wszystko 9, nie mam zegarka. 9 godzina. Ale lejemy bakterie, dajemy 400 litrów wody. Była obfita rosa, więc uważam, że wszystko będzie dobrze. Dzisiaj teraz zrobimy 20 hektarów i po południu zrobimy pewnie Januszowi z 10-20 hektarów. Bo troszeczkę dłużej schodzi teraz z tym siewem niż z zrobieniem samym kruzerem, bo musi zasypać nasiona. Mamy jeszcze taki mały problem, bo firma, która nam uszykowała poplony, spakowała nam w bardzo duże big bagi materiał siewny. I nam się nie mieści bezpośrednio jeden worek do jednej komory i musimy trochę cyrklować z tym, żeby to wyszło. Nam się wyrobiło już złącze od wody. Muszę kupić nową złączkę, bo plastik się wytarł. O Jezu, co ja robię? Chyba za długo spałem dzisiaj. Musimy ustawić w taki sposób, żeby nam nie ciekło. Z tego węża się nie leje. Jak na Sekursku. Wczoraj żeśmy wlali 7000 litrów. Musimy trochę poodlewać. 20 hektarów? Chcesz? No 20. Dobra.
Bańki są strasznie ciężkie. Daj no, zakręcimy to. Czemu? Żeby bakterie pobudzić. No, no, że jest grubo po 9. Pięć? Jeszcze. Dobra. Przelejesz? Dobra, daj przeleję, bo to by się ręce trzęsą. Tak. Ja bym wlał, a ty lej po prostu do... Co? Lej do opryskiwacza. Poczekaj, bo musimy 20 hektarów. To odleję piątkę i piątkę zostanie mi 20. Czyli odlejemy 2, a nie 4. Matematyka jest okrutna. Zobacz, nawet łezki nie uroniłem. Wiesz, jak cię nauczyłem? Ty akurat lać z baniek, to ty nie umiesz. Dobrze, że od bajtla latałeś przy nas, to się trochę nauczyłeś. Widzisz? A zobacz, ile teraz dzieci lata. Co? Ja pamiętam, jak byłem mały i wyszedłem ze szkoły. Mama się pytała, czy mam coś zadane. Nigdy nic nie miałem zadane. Gorzej było na drugi dzień. Jak jednak się mama dowiedziała. Pytałeś się, co robimy. Tak, ja pamiętam swoje dzieciństwo. Czekaj, jeszcze jedna piątka. Jak cię oszukiwałem. Tak, oszukiwałeś mnie. No tak. Złoty. A kto o 4 rano do ciebie dzwonił, jedziemy odświeżać. A ty no mamę budziłeś, żeby kanapki ci robiła, bo jedziesz z Januszem odświeżać. No... Cóż, no. Nie było tak? Może i tak było, no. A ja z imprezy wracałem i akurat miałem się iść kłaść, dobra. Spać, a mówię, a dobra, zadzwonię do geniusza i go tak troszkę ocyganię. Cały dom obudził, żeby go wieźć na Sekurską, bo Janusz idzie odświeżać. No ale widzisz, ja bym chciał, żeby teraz ludzie, którzy nie wiem, mają te 12 czy 13 lat, mieli takie zainteresowania. A nie tylko telefon, nie? Młodzież troszkę tak... Ja pamiętam, jak wracałem ze szkoły, wtedy było więcej nawet pola. Chłopaki spali w szczepie kempingowej. Jeździliśmy... Moi rodzice jechali... Żygłód. Nie było restauracji i tak dalej. Moja mama jechała gotować obiady chłopakom. Zabierali mnie ze szkoły. To było chyba najfajniejsze chyba moje dzieciństwo, kiedy jechaliśmy właśnie na te gospodarstwa. Mama gotowała ten obiad, ja odrabiałem lekcje w szczepie kempingowej. Ale moja motywacja była taka, że zawsze miałem powiedziane, jak odrobisz te lekcje, to możesz iść do chłopaków na pole. Więc ja te lekcje bardzo szybko odrabiałem i biegłem od razu do chłopaków na pola. Pamiętam, jak zawsze mnie wyrzucali z kabiny, na przykład z kombajnu, bo im szyby parowały. Jak siedziały dwie osoby, to parowały szyby, nie? I zawsze mnie bracia wyrzucali z ten. Słyszycie? Marcin pewnie mnie słyszy. Zawsze Marcin z Michałem mnie wyganiali. Ale jak mnie wyganiali drzwiami, to im wchodziłem prawym oknem, czy czymś. Zawsze wymyśliłem, jak się dostać do kombajnu. A najczęściej robiłem to w ten sposób. Tata, bo Marcin to mnie wygonił z kombajnu. A tata, Marcin, weź go, niech sobie pojeździ. No i Marcin mnie brał. To potem mi fajki palili tak długo, żebym wyszedł z tej kabiny. I nigdy nie wyszedłem. Tom lejesz? Co? Tom? Tak, ale muszę umyć jeszcze to. To tą odwożę, nie? Co? No odwożę. To może zawieźć, żeby nie stało. Pamiętajcie, żebyście bakterii nie trzymali na słońcu. Na 20 hektarów, tak jak wam powiedziałem wcześniej. 400 litrów wody, czyli 8000 litrów wody ładujemy na beczkę. I dajemy 400 litrów na hektar. Złoty od razu to miesza.
dzisiaj też zobaczycie, jak rozwozimy obornik na takie słabe ziemie. Ale o tym więcej powie wam Kamil. Nie będę go spoilerował. Gotowe. Jedź. Złoty tak mówił o mnie, że mnie robił w konia. Ale jak przyszedł do nas do pracy i miał... Ile miałeś lat, jak do pracy przyszedłeś? 17? 17. Co? 17. 17. To był u nas taki pan Heniu. Pozdrawiamy pana Henryka oraz Krzysztof Łosiak. I też go robili w ciula. I przychodził do dworku i szef coś chciał? No nie. Kurna, znowu Krzysiek mnie zrobił w ciula. I obchodził. Także to tak chyba taki okres w życiu jest, kiedy po prostu sobie... To teraz ja was zrobię. Tak, robisz teraz. Oj, złoty, złoty. To jest nasz kucharz. Wczoraj zrobił nam smażonkę, ale była tak ostra, że Gary powiedział, że on już tego nie je, ale jakoś udało się. My tu gadu-gadu, a pompa chodzi na sucho. Dobra, lejemy wodę i jedziemy. Tak podsumowując, jak się leje ta woda, to właśnie to, co wam powiedziałem wcześniej. Teraz mamy restaurację, fajne maszyny, GPS-y, wszystko pracuje, ale ja jeszcze pamiętam gospodarstwo, gdzie pracowały szesnastki, gdzie pracował Zetor. Może nie pracowałem, nigdy nie jeździłem tymi maszynami, ale tak właśnie wam mówiłem wcześniej. Właśnie jak wracałem ze szkoły, to była, nie wiem, szósta klasa podstawówki, piąta, to właśnie widziałem chłopaków, jak pracują tam tymi maszynami. I nie było takie proste. Spali w przyczepie kempingowej po pięciu, po sześciu. Pamiętam, jak mój brat miał takiego GMC, spinali to wszystko, ten cały majdan i przejeżdżali tak Myszków, trochę Koszęcin, Karmonki, tutaj Cieszowa. Wtedy to było, myślę, takie jeszcze większe wyzwanie niż teraz. Ja w sumie się cieszę, że żyję w takich czasach, jakich żyję, że mogę pracować na takich maszynach, na jakich pracuję, a nie na takich, na jakich musieli pracować moi bracia wcześniej, bo no, w szesnastce tam się nie trzymało butów z boku, tylko siedziało się w butach, bo było brudno, sprzęgła brakowało, nie było klimatyzacji. Janusz pamięta te czasy jeszcze, bo wtedy miał 17 lat, kiedy przyszedł do nas do pracy. Często o tym opowiada, jak woreczki przerzucali, nie było ładowarek, tylko woreczki 50-kilogramowe. Ale to może wam on więcej o tym opowie, bo ja byłem wtedy taki bajter na tym. Ja leję i widzimy się na polu. Jak już tak zaczęliśmy te wspomnienia, to myślę, że tutaj Janusz może wam dużo powiedzieć, bo pracuje tu już... Ile lat? 25. 25. Z małymi przerwami, ale... Gdzieś tam sobie wymyślił jakieś wyjazdy do pracy, ale wrócił. Czy no, choćby nawet jeździłem na ciężarówkach z żoną, no to mieliśmy te 7 dni wolne. Akurat taką na zjeździe, to przychodziłem na te 7 dni do Sekurska i zawsze tam coś w polu się działo. I na żniwa, nie? W sumie żniwa to no, chyba tylko każde było. Zjeżdżaliśmy, urlop braliśmy na 3 miesiące. I akurat przez te 3 miesiące do jesieni w polu, takiej mega ostrej, ciężkiej, w sensie, że dużo roboty akurat w tym okresie jest. To powiedz, jak to było dawniej, jak ten... Co dawniej? No dawniej jak było... Jakbyście pryskali Perkinsami całe gospodarstwo. Dawniej było troszkę, no wiadomo, teraz się spojrzę na te maszyny, no jest komfort, wszystko, wygoda. No ja tu chłopakom nieraz opowiadam, powiedzmy tym młodszym pokoleniom, no to oni, tak, Janusz, ty wszystko robiłeś, ty wszystko robiłeś. No niestety, no taka była rzeczywistość, jak... Zanim na praktyki się dostałem do Sekurska, powiedzmy, chodziłem do liceum rolniczego, to powiedzmy, mniejszy byłem, to... Teraz mój szwagier jako Michał, ale rowerem jeździłem, powiedzmy, na żytnie, takie pola. Michał orał Case'em, CS'em, to kurczę, co to był za traktor, jaki olbrzym. To był 98 rok? Tak. Coś takiego, nie? To siedziałem chyba po parę godzin na granicy i obserwowałem, jak on orze. No moje marzenie było, powiedzmy, takim traktorem jeździć. A no, dzisiaj już masz dojść. A dzisiaj mam dojść po prostu. No i powiedzmy, no jak po części się marzenia spełniły. No wiadomo, przyszło się, nie było tych maszyn tyle, bo był, powiedzmy, Vent. Szesnastki były, nie? Szesnastki były, John Deere z tego gospodarstwa, 230 koni.
No i powiedzmy, trzeba było powiedzmy jakby pryskania nawozy tymi mniejszymi traktorami, jak Zetor czy Perkins się tutaj też pryskało. No opryskiwacze nie były tak jak teraz. Opryskiwacz był ręcznie rozkładany, nie? Rozkładany ręcznie, trzeba było, no kurczę, jeszcze jak się orało, to tutaj to pomieszczenie było wykorzystywane w ten sposób, że się wjeżdżało pługami, żeby na głowę się nie lało, wymieniało się duta, lemiesze. Ale też wszystko no, było w woreczkach, nie? I powiedzmy sulki, nie, sulki żeśmy siali z Michasiem akurat, to każdy 1000 hektarów było siane 3-metrowym sulki agregatem aktywnym. I wszystko trzeba było wnieść ręcznie, nie tak jak teraz, że ładowarka, big bagi. I sialiśmy tak 24, można powiedzieć, cały czas na zmiany. I te worki, powiedzmy, jeden drugiemu wstawał, bo jeszcze spaliśmy w Ducato. I powiedzmy, to była taka drzemka, zanim wysieje, to ile, półtorej godziny, no to było słychać, że powiedzmy, jakieś ruchy, to auto się zatrzęsło, worki. No to powiedzmy, wstawało się i pomagało się, żeby załadować, bo jak było, powiedzmy, z naszych nasion siane, to powiedzmy, chłopaki na Sekursku posypali po 60 kg do worku. Człowiek, no teraz postury jest troszkę większe, przedtem był taki chłopaszek, to ten worek podnieść było naprawdę ciężko. No tak, ale ogólnie też tutaj były, wszystko, nawóz był w workach, nie? Ale pamiętasz, ja pamiętam tych chłopaków, którzy tutaj przychodzili. Teraz zobacz, przychodzą też chłopaki, w sumie na Koszęcinie chyba najwięcej tych dzieci, gdzieś tam. Może zainteresowanych. Nie, to tak, przychodzą na przykład na Łazowską. Przychodzą na drogę i obserwują, co się dzieje. U nas tak już ciężko, żeby gdzieś coś było, nie? Nie, żadnych zainteresowań. No jest taki chłopak, jak ja tu akurat na praktykach byłem, to przychodzili we dwóch. Błażej i Patryk. To byli w moim wieku chłopaki. I oni, powiedzmy, jeden, no to skończył, jako teraz jest po studiach rolniczych i chyba jest kierownikiem na gospodarstwie w Krakowie. Mimo że nie miał gospodarstwa, nie? On tylko był zafascynowany tym, co się działo naprzeciwko jego domu, bo dom ma tu, jest asfalt i nasze pole i przychodził. I pamiętam, jak kiedyś tam przyszedł, czy coś nie trzeba pomóc i wtedy właśnie pierwszy raz Błażej ten. Może teraz go oglądają w Krakowie na uniwersytecie. Tak. Studenci. Od dziecka był jakby maniakiem, fanem rolnictwa, no i powiedzmy, marzenia mu się spełniły. Dobra, Złoty, lecimy na pole. Dosyć tych nostalgii. Co było, to było. Co jest, to jest. Teraz jest nowocześnie, szybko. I tak jest. I tak roboty dużo. Tak jest. Bym powiedział coraz więcej. Trzeba coś działać. Lecimy. Ja jadę, idę, biorę opryskiwacz, a ty bierz to nasze monstrum. Biorę jakieś pićku. Złotko właśnie przejeżdża naszym wynalazkiem. Jedziemy na pole. Będziemy mieszali za sekundeczkę bakterie. Dajcie w komentarzach znać, jak wam się podoba to, co żeśmy stworzyli. Mi najbardziej będzie się podobało, jak to powschodzi, ten poplon nasz, ale na przykład fajnie widać to, że ten poplon, który poszedł pod pazury, jest pomieszany głębiej i na przykład groch jest zasiany na jakieś 4 cm. Tak samo ubin, słonecznik również, no bo jest jako grubo nasienny, zobaczymy, czy to powschodzi. Ale fajne jest to, że możemy podzielić jednak tą drobną nasiona z tymi grubymi nasionami i nie mamy też efektu przemieszczania się nasion w zbiorniku, bo jak zasiejecie, jeśli wsypiecie grubo nasienny z drobno nasiennymi, to po pierwsze, jak wam trafi drobno nasiono, przejdzie niżej, a grube zostaną u góry, to sami wiecie, co się dzieje. Po prostu jest masakra, jeśli chodzi o przemieszczanie się, i wtedy nagle rolka łapie wam ten drobno nasiona i wyrzuca ich bardzo dużo i nagle macie na jednym polu zasiane pół grubonasiennych, pół drobnonasiennych. A my chcieliśmy to poprawić, no i zobaczymy, jak nam się to uda. Plan jest taki, żeby się udało, no bo jednak jak robimy to, nie robimy to po to, żeby się nie udało. Koszt tej maszyny przerobienia, no nie był mały, powiem wam, bo jak tak się posumuje, przede wszystkim najdroższą rzeczą był ten tylny tank, bo tutaj już nie pamiętam teraz dokładnie, musiałby na fakturę spojrzeć, ale chyba coś około 160 tysięcy ten tank kosztował, czy nawet, nie wiem, tutaj trochę wam strzeliłem teraz ceny, bo naprawdę nie pamiętam, plus to przerobienie, te systemy wysiewające, głowice, to akurat było tańsze,
ale jak tak się to sumuje i tak dobrze policzy, no to myślę, że gdzieś w granicach 180 tysięcy nas kosztował ten patent na sianie poplonu. Zobaczymy. Jeśli tylko powschodzi ten poplon, to był to dobry, była to bardzo dobra inwestycja. Takżeśmy mówili o tych wszystkich firmach, które nam pomogły przy zrobieniu tego, ale jakbyśmy nie powiedzieli o dziadzi Jacku, to dziadzia Jacek by się obraził. Dziadzia Jacek nam to pospawał, poustawiał, no i sieje, że się nie urwało. Ale jak się urwie, to wam pokażemy oczywiście. No, także dziadek, może na razie tutaj stąd to nie maduj, bo po prostu na razie dziadek wszystko pracuje. Dziadek nawet nie widział, jak to pracuje, bo on został w Bartkowicach, szykuje Jaguara, a my tutaj walczymy na Koszęcinie. Ciąg dalszy w najbliższą niedzielę, 18 sierpnia. Zapraszamy. W następnym odcinku... No tak, teraz akurat robimy próbę, bo coś widzę, że chyba się zatkało. Dzisiaj złapaliście mnie na rozrzutniku. Słuchajcie, zawsze tutaj jemy sobie hot dogi, 6 hot dogów. Wyskoczył mi błąd od hydrauliki. Nie mogę w ogóle hydraulikę załączyć. No, dzisiaj po żniwach jesteśmy, zaczynamy tarasie w rzepaku. Dzisiaj pierwszy dzień.